Bóg przemawia przez obrazy, jakie możesz otrzymać na modlitwie. Żeby to sprawdzić, no trzeba w to wejść. Jadę samochodem, wracam z ostródy, spod ostródy, słucham uwielbienia i nagle widzę obraz. Siostra Ania, z którą bardzo rzadko rozmawiam. Maluje obraz Jezusa Sandamiano Krzyż. Krzyż świętego Franciszka Sandamiano, znany Krzyż. Siedzi i maluje, pochyla się. I już nie wiem. Popłakałam się. Jadąc z tym samochodem i nie wiem, czy ona ma mi namalować ten Krzyż. Czy ona maluje ten Krzyż? Pytam się, Jezu, o co chodzi? Zadzwoń do niej. Chodzę kilka dni z tym. I mówię: nie no, 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 po prostu sprawdzę. Zadzwonię. Dzwonię i mówię słuchaj, Aniu. Widziałam Ciebie, jak jechałam samochodem. Widziałam, że malujesz mi ten krzyż. Nie wiem, czy mam ci ten krzyż zbić i przysłać, żebyś namalowała. O co chodzi z tym krzyżem? Właśnie tym, San Damiano, krzyżem świętego Franciszka, który miał odnowić kościół. W sumie sama bym chciała taki krzyż mieć. Był przepiękny, tylko malowałaś. A ona mówi do mnie, Aniu, ja się zaraz popłaczę. Ja mówię, o co chodzi? Mówi, wiesz, w ostatnim czasie chodzę do tego kościoła, w którym ten krzyż wisi, w ołtarzu głównym. Wpatruję się w niego i uwielbiam go. Jest to dla mnie przyjmujące doświadczenie, bo czuję obecność Boga. No widzisz, mówię, Bóg ciebie widzi. Bóg ciebie widzi. Jak ty go uwielbiasz? Sama się poczułam dotknięta. Jezus niech będzie uwielbiony, że przemawia daje obrazy i pozwala nam się dzielić Duchem Świętym. Że nas widzi w najróżniejszych momentach życia. Jezus niech będzie uwielbiony w Ani i w tym wszystkim, co się dokonuje.